Ja myślę, że w tej chwili Lublin jest miastem, które oferuje bardzo szeroką ofertę dla osób, które przyjeżdżają. I to jest tak naprawdę oferta kulturalna bardzo zróżnicowana dla osób, które preferują jakieś masowe wydarzenia. Wydarzenia, które są mocno ukierunkowane na przykład na targowanie idei jarmarków, sprzedaży, kupna i też wydarzeń, które mają w jakimś tam sensie wpleść się bardzo mocno w przestrzeń miasta. Mam tu na myśli chociażby Jarmark Jagielloński, który myślę, że w tej chwili jest jednym z takich wydarzeń, dzięki którym Lublin jest bardzo rozpoznawalny na mapie wydarzeń kulturalnych Polski. Ale też wydaje mi się, że jednym z takich wydarzeń, które też bardzo mocno wpisują się już w krajobraz Lublina i którym mogłabym polecić turystom, to jest Karnawał Sztuk Mistrzów. Chociażby z tego względu, że to wydarzenie jest wydarzeniem promującym jedną z najsłynniejszych postaci, literackich postaci, jakie są związane z Lublinem, czyli bohatera powieści Izaaka Bashevisa Singera, Sztukmistrz Lublina, Jaszy Mazura. To chodzenie po taśmach nad Starym Miastem, jak również różnego rodzaju wydarzenia cyrkowe, możliwość zobaczenia, można powiedzieć, cyrku trochę od tyłu. Myślę, że też jest bardzo, bardzo atrakcyjnym elementem, ale też uważam, że trochę mocniej ten festiwal też powinien stawiać właśnie na tą powieść, na postać Jaszy Mazura i być może jeszcze właśnie taką ofertę, może troszeczkę mniej związaną z przestrzenią i trochę mniej masową, a właśnie bardziej kameralną, opartą o przedstawienia teatralne, że taki element w tym festiwalu jeszcze powinien.